Jest najlepszy w tym, co robi, a to, co robi, nie jest przyjemne. Te kilka słów przez wiele lat definiowało postać Wolverina. Siemano, Szymon z tej strony, u mnie na kanale. Powiem dzisiaj kilka słów o pierwszym w Polsce wydanym epiku Wolverina, właśnie tego naszego bohatera, Rosomaka niejednokrotnie nazywane, Logana, a w tym komiksie występującego pod całkowicie innym pseudonimem. Seria epików, czyli bardzo grube tomy od wydawnictwa Egmont, twarda oprawa, gdzie na grzbiecie mamy podane lata komiksów, w których one się ukazywały. Tutaj mamy 1988-1989. Cena okładkowa niecałe 190 zł. Album zawiera Wolverine zeszyt od 1 do 16, Marvel Comics Presents 1.10, Marvel Age Annual i to wszystko razem zebrane w Madripoor Nights, czyli noce Madriporu. Tutaj jeszcze ważna rzecz, na samym spodzie są podane nazwiska: Chris Claremont, Peter David, John Buscema i Jim Collan. Ważne, John Buscema, a nie Sal Buscema. Jak sobie popatrzymy na ten album, to ja wam powiem w ten sposób. Zabierałem się do tego komiksu jak do jeża. Tak go kupiłem, bo chcę mieć wszystkie epiki, ale jakoś nie mogłem się zdecydować. Ale jak już się zdecydowałem, to wsiąkłem. Po prostu wsiąkłem. Zaczynamy od fantastycznego, moim zdaniem, przedstawienia tego miasta, tej krainy, tego miejsca, czyli Madriporu. Dobrze to wymawiam? Madriporu. Tak, ponieważ jest to miasto o dwoistej naturze. Nawet ten kadr na starcie Johna Buscemy, jeśli dobrze pamiętam, to został tutaj John, bo Jim Collan jest gdzie indziej. Patrzcie na to. Prosty kadr. Dwa światy. Obrzydliwie bogaci. Totalna biedota. XXI wiek. Oczami scenarzysty z końcówki lat 80. XVII wiek. Te dwa światy się zderzają tutaj, w tym komiksie. Przenikają. I dzięki temu fabuła jest bardzo intrygująca. No i cóż. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że nasz główny bohater, po pierwsze, jest uznawany za martwego. Jeżeli czytaliście punkty zwrotne, Upadek Mutantów, to jest jeden z tych X-Menów, który wydaje Egmont, taka żółta seria, to tam na koniec X-Meni zostają uznani jako martwi, za martwych. Więc Wolverine się zaszywa w Madriporze, przyjmuje pseudonim Patch. Nie wiem, czy nawet to dobrze wymawiam. I powiedzmy, zaczyna działać troszeczkę w półświatku. Trochę tam komuś pomaga, zabiera sojusze, wplątuje się w rywalizację, nazwijmy to, o wpływy, ogólnie mówiąc, mafijne. Krótko mówiąc, fajna, bardzo ciekawa akcja. Pojawia się oczywiście kuriozalny, abstrakcyjny, śmieszny wręcz złoczyńca, czyli ten gościu z Razor Fist. Ale przez to, że on jest tak przedstawiony, to jest fajnie, bo nawet w pewnym momencie to, co, powiedzmy, zdroworozsądkowy człowiek się zaczął zastanawiać, bo skoro koleś sobie przerobił na ręce na takie szpady, no to pewne czynności życiowe ma ograniczone. Wolverine też się nad tym zastanawia. I cóż my tu mamy? I mamy tutaj o tyle fajną rzecz, że nasze Wolverine się właśnie wpakował w tą rywalizację. I z jednej strony mamy mafioza, który, no jest tak, idzie po trupach do celu, w cudzysłowie taki, nazwijmy to ogólnie mówiąc, zły gość. Tak bardzo, bardzo, bardzo ogólnie. Z drugiej strony Wolverine chciałby pomóc komuś, ale ta osoba, jak osiądzie na szczycie, to też nie wiadomo, czy będzie taka do końca dobra. Więc to jest tak fajnie, fajnie rozkminy, że tak określę. Czy on będzie ją pilnował po prostu, czy nie? No cóż, to jest właśnie fajne. Swoją drogą, wprowadzenie Wolverina poprzez ten format Marvel Age, gdzie to były takie krótkie historie, krótkie zeszyty, bo to mieliśmy Wolverina, Manfinga, tutaj jeszcze Master of Kung Fu i Iron Man na przykład, czy tutaj był też Submariner. Świetne opisanie, bo to był jeden numer, drugi numer. I tak, Wolverine ciągnął się przez te 10 zeszytów. Natomiast tamci byli krótsze, dłuższe historie, pojedyncze, podwójne. Fajna rzecz po prostu. Jakby to w Polsce wychodziło w całości, też mogłoby być mega ciekawe. Ale dobra. Dlaczego
ta seria mi się podobała. Podobała mi się dlatego właśnie, że jest taka trochę przyziemna, że Wolverine nie jest tutaj w kosmosie, w Avengersach walczący o skalę całej planety. Nie, w większości sytuacji on chciałby mieć święty spokój, ale wpakowuje się w różne dziwne akcje. Czasem komuś chce pomóc, u kogoś ma dług wdzięczności, czasem trzeba kogoś powstrzymać. Owszem, jest troszeczkę mistycyzmu, ale też są fajne relacje, fajne sojusze, fajne postacie. Na przykład pojawia się tutaj jako osoba z zewnątrz, taka postać drugoplanowa, pojawia się Jessica Drew, czyli Spider-Woman. Fajna rzecz. Wolvi działa cały czas pod przykrywką, czyli stara się nie ujawniać, kim jest naprawdę. Ogranicza używanie pazurów, więc to nie jest haha, mam moce i bum, nie zawaham się użyć. Nie, to wszystko jest tak zniuansowane. On gra twardego gościa, krępego, łobuza, drania, ale on cały czas nie pokazuje się jako ten supermutant z supermocami. Świetne podejście, moim zdaniem. Rewelacyjne. Tu jest też na przykład starcie ze srebrnym samurajem, które też nie jest takie oczywiste. Mi się ta postać kojarzyła od razu, haha, zły gość, trzeba go zaciukać. No nie, właśnie to jest bardziej ciekawe. Ale później pojawiają się też oczywiście jakieś inne postacie zewnętrzne, jakiś Bloodsport, nie mylić z tym z DC. I ogólnie znowu rywalizacja mafijna. Walka o wpływy. Fajnie pomyślane, fajnie rozwiązane. Niektórzy goście mają moce, nie wszyscy. Czasami te sojusze są niespodziewane. I rzecz, która mi się świetnie tutaj bawiła, bo w pewnym momencie gościnnie wpada Hulk. O jest. I to jest szary Hulk, który przedstawia się jako Fixit. Oczywiście wiecie, Wolverine jest patchem, Hulk jest Fixitem i jest to momentami bardzo, bardzo śmieszne i to po prostu generalnie strasznie się śmiałem z tego, co tutaj się działo, ta relacja między Wolverinem a Hulkiem, złoto, dla mnie złoto. Co jakiś czas pojawia się zeszyt, nazwijmy to wspominkowy, czyli Wolverine siedzi sobie w knajpie i wspomina. I nawet postacie, które z nim siedzą w tej knajpie, mówią, hej, koleś, gdzie odpłynąłeś, co się dzieje? No, fajne nawiązywanie do przeszłości i dużo ciekawych rzeczy. I na koniec mamy kamień Gehenny, czy coś takiego. No właśnie, sprawa kamienia Gehenny. I to jest ciekawe. I ten cały kamień Gehenny bardzo, bardzo mi przypominał pierścień z Władcy Pierścieni. Ten jedyny, by rządzić wszystkimi i tak dalej. Podobny efekt wywołuje na tym, kto ma styczność z tym kamieniem. Coś robił pierścień. Ciekawie przedstawione, dużo akcji i tu dopiero w pewnym momencie Wolverine robi taki mech, to wam chcę pokazać, żeby całej fabuły wam oczywiście nie zdradzę, ale to jest ten moment. Ta-da! Zakładamy kostium i nagle to ty nie jesteś patch. Fajnie zrobione, fajnie przedstawione. Do tego tutaj kilka słów odnośnie autorów tego Marvel Age, które było bardzo fajną inicjatywą. Bardzo mi się to podoba, takie podejście. I ogólnie jestem tak zaskoczony pozytywnie, tak miło mi się czytało tego epika, że no cóż, mogę wam tylko go polecić. Narracja jest często pierwszoosobowa, może jest troszeczkę przegadane, bo to Chris Claremont. Często jest na zasadzie wspomniane, co umie Wolverine, ale też dzięki temu czujemy bardziej go. To, że ma niełamliwe kości, to, że ma te pazury, że ma czynnik gojący. I też ważne dla mnie, Wolverine nie jest tu przedstawiony jako zbyt mocny. Przykładowo w niektórych komiksach, czy filmach, czy Wolverine jest przedstawiony na zasadzie jako super nieśmiertelny typ, który dostaje strzała, dostaje kulkę, dostaje spopielone, wstaje, podnosi się i haha, nic mi się nie stało. No nie, tutaj owszem, on to przetrwa, jest dużo bardziej wytrzymały, czynnik się goi, tylko goi się, to trwa. To nie jest tak, że on po prostu opsik
i już mi się nic nie stało. Nie, po prostu to trwa i czasami boli. Fajne, zniuansowane, realniejsze, jak to działa, po prostu Wolverine nie chce za bardzo używać pazurów i to w zasadzie też jest związane z tym, że nie chce się do końca ujawnić, więc to jest świetnie przedstawiona historia. Czekam na kolejny tom, wydaje mi się, że będzie też wspaniały. Lubię te czasy, lubię tą postać, lubię ten styl narracji, nic tylko czytać. Ja jestem mega hiper zadowolony i sądzę, że Wam też może się spodobać. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.